Jest dobrze. No zobaczcie, to Czesi wymyślili gitara Furch. Poczekaj, ja najpierw powiem, że Piotrek Marczuk przyjechał z Polski na koncert do Los Angeles i przywiózł ze sobą gitarę specjalną. I właśnie pokażę, jest to gitara firmy, Furch. Czeska gitara. I to jest taki plecaczek, i to, zaraz zobaczymy. I to jest właśnie, mieści się do samolotu i nawet do tanich linii. Że to akurat ma wymiary, bo to jest typowo samolotowa jakby, no, dla muzyków. Patrzcie, to się otwiera. Okej, okay, zobaczmy. Jest normalnie, tak. Wygląda tak, kurde. No. Jest ten, nie? I zobacz, wyciągam osobno główkę, która ma struny połączone z pudłem, nie? I teraz taka dziura, z dziury wyciągam. O kurde. Wiesz, wyciągam gryf. To się montuje tutaj. Tu jest właśnie bardzo, bardzo fajnie zrobiony zatrzask, nie? Który, który jakby... Ale najpierw muszę założyć główkę. Nie mówcie mi, że od razu będzie nastrojona jakby. Nie, a wiesz co, ona generalnie trzyma strój, ale no wiadomo, że trzeba nastroić, nie? Natomiast tak. I tak jak na, wiesz, na to, że bardzo długi czas jedzie. I już. O kurde, stroi nawet. Tak, patrz, że nawet. No ludzie, ale kurde, znaczy kurczę, to wiesz, kurde. Tak. I ona fajnie brzmi. I ona ma przystawkę Airbuxa, nie? Że wiesz, że wrzucasz jacka i tu, tu się zgadza wszystko, nie? Że nagle wiesz, grasz koncert i kurde to brzmi. No, ale no, to... zagraj jeszcze coś. Jeszcze, kurde, super, super, kurde. Kurczę. No to ma... Ale wiesz, niesamowite, że złożyły się... Ale zobacz, i ona... nie stroiłem jej jeszcze, no nie? Kurde, no i trzyma strój. I trzyma strój. Niesamowite po prostu. A zobacz, przyleciała z Polski i od... czekaj, jak ja ją złożyłem we wtorek w Polsce, rozłożyłem, no to co my dzisiaj mamy za dzień? No dzisiaj jest czwartek. Czwartek. Dwa dni niestrojona, nie? Założyłem i tak naprawdę, wiesz, no wiadomo, że ona trochę nie stroi, no trzeba ją dostroić. Ale wiesz, ona taka fajna, mała jest, jak ten Ed Sheeran używa taką malutką, nie? Dokładnie na tym samym, wiesz, nie? Super, naprawdę. I jakby do samolotu, no super sprawa, nie? Tym bardziej, że wiesz, fajne jest to, że na niej, wiesz, mogę sobie poćwiczyć, mogę sobie w domu jakby przygotować, wiesz, bo ostatnio jak przyjechałem, nie, gdzieś pożyczyłem gitarę, potem gdzieś wypożyczaliśmy gitarę, no nie znasz instrumentu, różną masz odległość strun od progów, często to są gitary nieustawione i potem dostajesz taką gitarę pół godziny przed koncertem i weź coś zagraj. Nie? Tak, dokładnie. No, a tu przynajmniej wiem co mam, nie? więc przynajmniej o tyle, że stresu jest mniej. Nie? Pokaż, że swoją ładniejszą gitarę. I momentalnie to się rozkłada, wrzuca się do plecaka. Nie? Więc to jest świat. To i ona ma taki, wiecie, bardzo, bardzo solidny metalowy pręt tu przez środek i ma bardzo fajnie zrobione te, jak to, nie wiem jak to powiedzieć, klucze. Znaczy klucze, nie tyle klucze, co to jest jak zakładasz struny, tak, to jest zakręcane. Tego nikt nie wymyślił, że wiesz, przekładasz strunę i dokręcasz, że ta struna jest cały czas usztywniona, tak jakby zalutowana, nie? Na stałym jakby naciągu. Więc super. Wystarczy ją lekko dostroić i ona już stroi. Zakręcić to i trzymasz. Tak, i to trzyma, super, nie? Bo to jest na jakby tej samej długości cały czas. Nie? Ale jaki ładny mostek ma, kurde, co tu jest robione, kurde. Nie, ale ta firma... I wiesz, i tutaj ma ten, tutaj ma, znaczy to jest moim zdaniem słabe, że jest w środku w pudle, a nie gdzieś na zewnątrz. Equalizer, że możesz sobie dozować, wiesz, niskie częstotliwości, wysokie i ten, nie? No ale to okej, no bo wiesz, grasz, nie, no to tu przynajmniej byś coś widział, nie? A tutaj jakby na czuja to robisz trochę, ale to i tak nie zmienia faktu, że to jest fajny instrument, nie? Mój kumpel z Lisbarka to zamówił Fursha 12, ale kurde, ile on pół roku czekał na tą gitarę? A ile to kosztowało?
porównaniu do gitary jest droższa, czy nie? Wiesz co, ona do, jakby ten rozmiar do najtańszych nie należy, bo w Polsce to kosztuje około między 6 a 7 tysięcy złotych. No to jest sporo, nie? Więc to jest, ale jakby no to się opłaca, no bo to jest instrument, którego możesz użyć wszędzie tak naprawdę. Nawet w Polsce, jak jadę na jakieś koncerty, że muszę pojechać pociągiem, a nie samochodem, no tak. To wiesz, no to po co dźwigać? A tak włożył plecak na plecy, wsiadł w pociąg super, i się, wiesz, nie umęczysz się, nie? No, no tak, no. Nie umęczysz się, nie? Tak. To jest... Ale, wiesz, ja co roku chodzę na Namszą, na te targi muzyczne i Fursza zawsze odwiedzam, ale nigdy nie widziałem, żeby mnie przywieźli tylko na tej gitary. Nowy model. Teraz to wyszło. To nie jest jakiś stary, to ma, nie wiem, 2-3 lata to max, nie, moim zdaniem. Nie? Rozumiem, nie, to no, tak. Więc to naprawdę... To zrobili wielki ukłon w stronę linii lotniczych, bo wiesz, no to tak jak lot, nie? Powyżej 100 centymetrów, tak jak ja dzwoniłem, nie wezmą ci gitary do samolotu, musisz osobny bilet kupić, nie? Super. To się nie opłaca, bo wiesz, tak jak bilet do Stanów parę tysięcy kosztuje, no to... Nie było przecież, bo normalnie można było włożyć, ja gitarę przewoziłem do Polski, włożyłem do... Overhead bagażu do góry. Ale to wiesz, no to czasem jest tak, że załoga przymknie oko. Tak. A jak trafisz na kogoś, kto wiesz, i co? I teraz zobacz, jesteś przed wylotem, masz gitarę, która powiedzmy kosztuje tak jak ten Martin 28, co ja kupiłem, nie? No to ma powiedzmy około 15 tysięcy złotych, nie? I teraz wyobraź sobie, że ja to biorę do samolotu, a pani stewardessa mówi, pan z tym nie wejdzie. I co ja zrobię? Nie? Tak. Wiesz, nie polecę, no to stracę bilet, tak? Który kosztował powiedzmy tam, nie wiem, między 4 a 5 tysięcy złotych. Mhm. A polecę, no to stracę gitarę, która kosztowała 15. Dokładnie, nie? Ale jeszcze wiesz, stracę koncerty, no to teraz jaka kalkulacja, nie? Tak. No tak, absurd, tak. Nie? Absurd. Więc no to ryzyka nie podejmować po prostu, to jest, tak, jest idealne tak rozwiązanie. A to no tak naprawdę idealne. Wszyscy to powinni muzycy, bo to też mi kumpel polecił, nie? Którzy latają do Stanów, tylko że oni grają tam powiedzmy Nowy Jork, Chicago, nie? Tacy naprawdę topowi polscy gitarzyści, to mają to po prostu sobie kupili. Nie? No wiesz, ja nie mogę się teraz doczekać w sobotę, żeby usłyszeć, jak przez PA system będzie. Tak, przez no dokładnie, no bo to teraz wiesz, to jakby to ale wiem jak... Ten Ed Sheeran malutko tak używa, wiem jak to brzmi, kurde, nie? No, naprawdę, dokładnie. Naprawdę. Dokładnie. Nie, jak dobre drzewo jest, a wiesz, ta firma... Znaczy, wiesz, to jakby nie customowa gitara, ale naprawdę, naprawdę to fajnie brzmi. Ciekawe jest jakiegoś drewna, czy to jest... Sprus? Tego aż ci nie powiem. Z przodu? Czy wygląda jak cedr? Specyfikacje sprawdzić, możliwe. Bardzo możliwe, nie? A boki? A, jest jeszcze jedna fajna rzecz, ponieważ tu jest dziura na gryf. W pudle. Aha. To stanowi taki trochę naturalny odsłuch. A no tak, tak. Wiesz, tu ja dostaję, wiesz, jak gram, nawet jak nie mam monitora, nie, to dostaję stąd dźwięk. Tak? No tak, no bo to wiesz, to wszystko rezonuje, tylko że normalnie dźwięk gdzieś tam wychodzi, powiedzmy stąd, nie? Tak, a tu ponieważ mam dziurę, to nie tylko wychodzi stąd, ale stąd, więc ja jakby grając słyszę tę gitarę głośniej niż normalnie potrzebowałbym ją w odsłuchu. To bardzo fajnie. Świetna sprawa. To w ogóle, no, to jest moim zdaniem produkt przemyślany od początku do końca w 100%. Mm-hmm. Nie? I dziwię się, naprawdę się dziwię, że Amerykanie tego pierwsi nie wymyślili. Wiesz, tutaj na Namshow ja widziałem firmę... Elon Musk firma... może nie ma słuchu. Może, no, może być. Nie? Albo nie miał pomysłu. Wiesz, na Namshow widziałem firmę, która ma gitarę taką tylko, że... Nie zdejmujesz gryfu, tylko że się składa, nie? No to wiesz, to było mnóstwo silent gitar albo travel gitar, to nie jest jedyna gitara, tak? Tylko że są takie gitary, na przykład jak Yamaha wypuściła, że one nie mają pudła rezonansowego. Tylko to są takie, wiesz, plastiki z dziurą, no to nie wygląda, nie? To ja nie lubię tego, bo to nie wiadomo, co ty masz. Czy ty masz gitarę elektryczną, czy akustyczną, czy jaką, nie? A ona nawet nie podłączona akustycznie ładnie brzmi. Wiesz, ale to jest pudło. No to wiesz, masz i w co puknąć, jak trzeba, dokładnie, nie? Dokładnie, tak. Wiesz, czy nabić tempo muzyką, nie? Na przykład zaczynamy raz, dwa, trzy, i gramy, nie? No, super. I wiesz, i to... A tak jak masz ten, wiesz, silent guitar bez... Widzę, że masz osłonkę. Tak. O, jest, tak? Jest osłonka. O, tak, no, przezroczyste, tak. Czy było już razem, czy dołożyłeś to? Nie, ja tu nic nie dokładałem, nie? Wszystko to było, nie?
Nie, no, dobra firma, ta firma czeska jest po prostu... Jak przemyślone to wszystko. Kurde, jak oni, ja widziałem... Wystarczy to rozpiąć, nie? Super, no niesamowite, kurczę. Składasz to, nie? Tak naprawdę, o, moment, nie? I wiesz, i masz plecak, nie? Aha, a gryf do gitary. Gryf się do środka. Na środkę i... To jest niesamowite. I plecaczek zamykasz i... Plecaczek, dokładnie. Ja się będę musiał rozejrzeć. Ale to, zobacz, bo to ja ci powiem, to nawet nie chodzi o jakieś bardzo, bardzo profesjonalne granie, ale jedziesz na kemping, na, nie wiem, na ognisko, na cokolwiek, nie? Już nawet miejsce w samochodzie, masz, nie wiem, bierzesz butlę gazową, bierzesz jakieś walizki, coś. Tak. No zobacz, to jest kurde lekkie. A czy to jest zabezpieczone? Tak, proszę tak, to jest sztywne, to jest sztywne, to się wiesz, w tym stanie możesz to być. To jest lekkie. Na plecy to bierzesz, idziesz sobie. Ale i w samolocie na każdy overhead się zmieści. Dokładnie. I to i nawet spokojnie. Mówię, to jest zrobione pod tanie linie lotnicze. Bo nie zawsze musisz lecieć lotem premium, nie? Tak. Tylko wiesz, lecisz jakimś Ryanairem albo jakimś czymś takim, nie? I dla mnie to jest, poza tym, tu ma jeszcze, wiesz, dobra, tak, ale tu masz jeszcze, włożyć. No właśnie o to chodzi, tu masz jeszcze schowki, wiesz, ja tu mam jakąś poduszkę samolotową, nie, jakieś, wiesz, tam, no, kanapkę, coś tam, co też trzeba, wiesz, no to ma trochę, o, te słuchawki douszne mam, te, wiesz, te monitory, co mówiłem, no to też pokażę, bo to... Fajna rzecz, o, zobacz to. Takie coś z odlewu ucha. A jakaś firma w Polsce ci to zrobiła? Nie, to w Niemczech. W Polsce nie ma takich, tak. To zamawiałem z Niemiec. Taki mój kumpel tu w Los Angeles, firma, to co, wiesz, co taka, nie pamiętam nazwy, ale wiesz, co zawodowcy używają. Mój kumpel zamówił za $800 musiał zapłacić, kurczę, za słuchawkę? Tak, za in-ears. Ale też odlew mu robili. Wiesz. Nie, to coś przepłacił, poczekaj, żeby ci nie skłamać, ale ile ja za to dałem. Z 2000 zł, nie więcej. Ale ta firma tyle bierze tutaj, co on zamówił, nie? No tak, w LA, w Orange County. Nie pamiętam, jak się ta firma nazywa. Wiesz, ale to się opłaca na przykład z Europy zrobić, nie? Że wiesz, bo odlew ucha to ci zrobią za grosze, nawet tutaj. Wysyłasz to, wiesz, tylko solidnie trzeba opakować, żeby się nie zniekształciło, wysyłasz to do Niemiec na przykład i za 400-500 euro to ci zrobią słuchawki, wysyłają i to gra wszystko. A teraz, wiesz, bo jak ja to robiłem już parę lat temu, nie, to była tak naprawdę jedna albo dwie firmy na rynku, które się zajmowały czymś takim, nie? A potem jak się zrobił na to boom, no to teraz ja podejrzewam, że już jest mnóstwo firm i to konkurencja się taka zrobiła, że to jeszcze taniej można sobie odlew zrobić, nie? Tak, no. A słuchajcie, ja tu jestem u Zbyszka, pamiętacie Zbyszka z Lizbarka, co ze mną do szkoły chodził? Tak. A to Małgosia, żona Zbyszka. Jesteśmy u Zbyszka tu w domu. I tu basen jest, ale za zimno. Ale się nie kąpię, bo zimno. Dzisiaj w nocy chyba będzie spadnie temperatura do 7 stopni, albo może i mniej. Ale ładnie i wiaterek troszkę wieje tamtego. Ale nic, w sobotę idziemy. Taka Polska, nie? W sobotę idziemy na koncert Piotrka. Zapraszam. Do polskiego kościoła. Zapraszam. Okay.